Wyobrażacie sobie święta na plaży? Takie właśnie jest Boże Narodzenie w Nowej Zelandii. Nowozelandczycy w Boże Narodzenie mają parady Mikołajów. Ponieważ temperatura w grudniu wynosi około 22 stopnie, uczestnicy parady zakładają sandały, by móc się trochę ochłodzić. Nowozelandzkie dzieci z kolei zapraszają Mikołaja, zostawiając dla niego, uwaga, nie mleko pierniczki, ale ananasa i piwo. Gdyby Mikołaj wypił piwo u wszystkich dzieci, no pewnie wiele osób nie dostałoby w święta prezentów. Z kolei na renifery, podobnie jak w Polsce, czeka zawsze marchewka. W Nowej Zelandii wielką furorę robią kolędy, które są śpiewane publicznie na ulicach. W Wigilię rządzi tutaj grill i podawane z niego takie przysmaki jak pieczona szynka, krewetki czy dziczyzna, która wcale nie jest tak łatwo dostępna w ich kraju. Wśród deserów największą popularnością cieszy się moja ulubiona beza pawlowa. Prezenty w Nowej Zelandii dawane są po świątecznym lunchu, a do najpopularniejszych zalicza się jandale, czyli klapki japonki. Ciekawa jestem, ilu z Was chciałoby takie otrzymać?